Teraz pokażę Wam, jak zrobić blok z kategoriami i w nawiasie liczba wpisów danej kategorii. Ten blok jest zrobiony modułem Views, czy jak widzicie, moduł Views jest bardzo pożyteczny, można dzięki niemu bardzo dużo zrobić. Także przejdźcie teraz do widoków, budowa witryny, widoki. Stwórzcie nowy blok, ja go nazwałem kategorie. Standardowo dodajecie nowy blok, nazywacie go, przechodzicie na sam dół, dodajecie dalej i automatycznie przechodzi Wam do edycji danego widoku. Mam dwa dodane podglądy. Podgląd blok, który tworzy mi właśnie ten widok. I co on ma w sobie ustawione? Styl rzędu, segment, czyli żadne pola nie są wyświetlane. Elementy do oświetlania ustawiłem 50, nie ma więcej odnośników, żadnych zmian. Jedyną zmianą, którą jeszcze wcześniej nie robiliśmy, jest dodanie argumentu. Argumentu kategorię wyrażenie. Dodajemy grupa kategorie wyrażenie, dodaj. I teraz jakie ma tutaj ustawienia? Podsumowanie posortowane rosnąco, czyli alfabetycznie, zaczynając od A do kończąc na Z. Tutaj nie robimy żadnych większych zmian, dajemy update. Dodajemy filtry. O, moment, usunę to, bo drugi raz dodałem. Dodajemy filtry, aby tagi pobierane były tylko z segmentów, które są opublikowane. Robimy to podobnie, tak jak we wcześniejszych przykładach. Oraz ustawiamy segment na typ wpis w blogu. To też było wcześniej pokazywane. Teraz, gdybyśmy nie dodali podglądu strona, tak jak jest zrobione tutaj, tylko zostawili sam blog, tagi zostałyby wyświetlone, by została różnie wyświetlona liczba wpisów z danym tagiem, lecz jeżeli byśmy chcieli przejść do strony z tymi wpisami, to przeszlibyśmy z powrotem do strony głównej. Dlatego potrzebny jest podgląd strona z ustawioną ścieżką, która to ścieżka odsyła właśnie do strony z wpisami. Dodajemy podgląd strona. Nic nie zmieniamy, oprócz tego, że nadajemy tej stronie ścieżkę. Moja ścieżka to po prostu tagi. Zmieniamy, aktualizujemy. Po wszystkim zachowujemy widok. I teraz, aby wstawić ten widok na stronę, jako blok, przechodzimy do strony z blokami. Ja ten blok mam wrzucony w region footer 2. Jak widać, są tutaj kategorie blok. Także możecie go wrzucić, gdzie Wam się będzie podobało. I teraz jeżeli zjedziemy na dół do naszego bloku z kategoriami podlinkowanymi, jeżeli klikniemy w któryś,
wyświetli nam się lista wszystkich wpisów. Oj, dlaczego się tak tutaj wyświetliło? Jest to spowodowane tym, że styl rzędu był tam ustawiony jako siatka dla strony. Teraz, żeby to zmienić, jak widzicie, stąd można edytować bezpośrednio dany widok. Zrobię to teraz, żeby to poprawić, żeby było estetyczniejsze. Przechodząc na stronę, styl jest siatka. Nie wiem, czemu taki zrobiłem, musiałem to przeoczyć wcześniej. No i zmienię to, powiedzmy, na niesformatowany. Dam update. Update default display. Zachowam. I jak widać, teraz wszystko wygląda estetycznie. Jak widzicie, adres tego jest. Jak widzicie, adres tej strony, na której jestem, to jest adres bloga, tagi, czyli ścieżka widoku, który przed chwilą dodaliśmy, oraz nazwa danego tagu.